Robercie, jaki jest sens prowadzenia firmy? Jaki jest sens prowadzenia firmy? Ja myślę, że patrząc przez ten czas, który wstecz, kiedy ja pracowałem w różnych firmach jako pracownik, robiłem różne rzeczy, cały czas brakowało mi jak gdyby takiej samorealizacji, że to ja mogę podejmować pewne decyzje, sam wybierać ścieżki, którędy będę szedł Czyli i. faktycznie, jak się mówi, że firma to jest na swoim, tak? Czyli już głównym sensem jest to, żeby być na swoim, tak? Samemu decydować. Tak, dokładnie tak. Ja chciałem być szefem sam sobie. Wiesz co, ja pracuję z różnymi przedsiębiorcami i niektórzy już takiego doła mają, że mówią: panie Bernardzie, jaki jest w ogóle sens robienia tej firmy? Ja już nie wiem, może to w cholerę rzucę, sobie jakiś etat znajdę. Masz takie momenty? Czy ja mam takie momenty? Ja myślę, że ja przeszedłem już dosyć długą drogę i nie miałem może aż takiego mocnego doła, żeby powiedzieć, że chcę to zostawić. Natomiast taka codzienność, która mnie dotykała, powodowała, że były takie chwile zwątpienia, czy na pewno to, co ja robię, daje komuś taką wartość, żebym mógł utrzymać siebie, pracowników. Owszem, tak było, ale korzystając z pomocy innych osób, tutaj mogę powiedzieć o tobie również, bo przepracowaliśmy trochę czasu. To spowodowało, że ta wiara i sens dalej się utrzymują. Ja myślę, że można i trzeba nawet, tylko to wymaga wytrwałości i No dobra, systematyczności. ale wiara i sens to się nie wezmą z jakiegoś konsultanta, z gościa z zewnątrz, nie, to ze środka musi Ze wynikać. To środka, ale jak to się bierze? ja myślę tak, jeżeli ze środka, patrząc na mnie, No. ja naprawdę zawsze chciałem być przy sterze. Ja nawet myśląc przyszłościowo, to zawsze myślę w ten sposób, żeby realizując te rzeczy, które mam do zrealizowania, żeby mieć przy sobie współpracowników, gdzie ja pewne rzeczy będę mógł wymyślić, nakreślić, a oni będą to realizować. Nie, ja nie mam takiej potrzeby, żeby sam wszystko swoimi rękoma, ale mając współpracowników, naprawdę można wiele, wiele rzeczy osiągnąć. Czyli myślisz, że jakimś takim ratunkiem dla człowieka gubiącego sens robienia biznesu jest to, żeby się otoczyć ludźmi, tak? Że sens jest w ludziach? Dobrze Może rozumiem? niekoniecznie, bo jeżeli ktoś ma biznes, gdzie jest to biznes typowo jednoosobowy, no to trzeba jak gdyby bronić się w tym biznesie jednoosobowym i błędem by było wchodzenie w takie zobowiązania, powiedzmy, pracownicze, tak? To wtedy jest błąd, no bo jeśli ktoś tego nie czuje, że pracownik to jest zobowiązanie, że trzeba dbać o to też, żeby on mógł korzystać z tej firmy, to nie, to zostańmy przy tym, ale trzeba czuć taki, ja nie wiem, czy to jest ideał, no to jest coś, co nas pchnęło ileś lat temu do tego, że postanowiliśmy, że chcemy być przedsiębiorcami, tak? Więc trzeba czasami zejść do korzeni. Ja nawet cofam się czasami do lat dzieciństwa. Do lat I co dzieciństwa. wtedy marzyłeś, żeby mieć własną firmę? Na pewno, jak byłem dzieckiem, ja nie marzyłem może o firmie, bo ja żyłem w takich czasach, że było mało prywatnych firm. Byli prywaciarze, tak? Byli, ale to. Gofry gdzieś tam sprzedawali, jakieś budki mieli Tak z jest, jakimiś ale zapiekankami. to nie było na pewno tak postrzegane jak dzisiaj. Natomiast ja wiedziałem, że ja zawsze coś budowałem, kombinowałem, robiłem. Czyli taki zmysł przedsiębiorczości miałeś od zawsze. Tak jest. Ja nawet lubiłem pewne rzeczy w tabelkach sobie układać. Jako taki chłopaczek z podstawówki, jakiś kajet i gdzieś tam sobie kreśliłem, liczyłem, że coś to tu, to tu, to tu. Ja myślę, że po wielu, wielu latach to się przydaje i trzeba nawet czasami wrócić do nudnych tabelek i sobie poukładać pewne rzeczy, żeby ta firma mogła funkcjonować. Wiesz, ja zwykle rozmawiam z doradcami biznesowymi, z konsultantami, tak, ludźmi, którzy gdzieś tam stawiają firmy. I taki wizerunek przedsiębiorcy, no to jest takiej osoby, która nie ma na nic czasu, w związku z tym, odkąd tylko się z jakiejś tam szkoły wyrwała, to ten człowiek założył firmę, przedsiębiorca, pracuje, rozpoznaje ogniem, nie ma czasu się kształcić, rozwijać. Ale ty jesteś kimś zaprzeczeniem, bo tak, ty masz na koncie lata w BNI-u, tak, w organizacji networkingowej.
jedziesz na jakieś konferencje, na jakieś szkolenie, wziąłem twoją półkę, to tam wiesz, Blanchard Covey i tam cała masa literatury. Się wydaje, że jesteś jakimś zaprzeczeniem takiego polskiego przedsiębiorcy, który rozpoznaje ogniem, tak? Dobrze czuję? No wiesz, ja myślę, że żeby niektóre rzeczy zrobić, to trzeba czasami wcześniej wstać. Jeżeli byłem w BNI-u i trzeba było być, Czyli w tej organizacji networkingowej, tak, tak że na jest, śniadania biznesowe jeździłeś, żeby poznać innych przedsiębiorców. żeby poznać innych przedsiębiorców, żeby z nimi współpracować, ewentualnie robić z nimi biznesy, a że to było w Warszawie, czyli około 200 Tak, bo my kilometrów stąd, rozmawiamy w Rudzianym, tak? tak jest. Także No. to ty jeździłeś stąd do Warszawy na śniadania biznesowe raz Tak w jest, tygodniu. czyli jak koledzy musieli wstać trochę przed szóstą, żeby na szóstą być, to ja musiałem wstać gdzieś o trzeciej, żeby zdążyć. Akurat nie o tej porze się dobrze jedzie, bo nie ma korków. Więc czasami trzeba wstać wcześniej. Czasami, żeby przeczytać książkę, też trzeba wcześniej wstać. Można wstać o piątej, można wstać o wpół do piątej i pewne rzeczy realizować. Natomiast myślę też, że łatwo wpadamy w taką pułapkę zaganiania, że musimy to, to i to. Mnie też to dotykało. Czasami nawet i dotyka, bo jak się zagalopuje, bo wydaje mi się, że muszę to i to. Nieprawda, nie musimy wszystkiego. Więc nawet trzeba pewne rzeczy sobie ustalić, co mnie dotyczy, a co mnie nie dotyczy. Jak odrzucimy sporo rzeczy, które nie są najistotniejsze, to wtedy możemy się zająć tym, co jest istotne i ważne w tym czasie. Ale tak, seminaria, konferencja, organizacja networkingowa, książki. Czy to jest tajemnica Twojego sukcesu? Czy to Cię wyprowadziło na prostą, czy gdzie indziej szukać? Jakby, gdy mielibyśmy powiedzieć tak, Robert, powiedz innym przedsiębiorcom tak naprawdę, jakie masz podpowiedzi z własnego doświadczenia? Albo powiedz tym dzieciakom, które są w szkołach i mówią, może ja bym został przedsiębiorcą. No albo powiedz tym, co są w korporacjach i mówią sobie, o kurczę, jestem zniewolony w korporacji, może bym firmę założył. No to zapytajmy Roberta Kozickiego tak naprawdę, jaka jest jego recepta na przedsiębiorczość? Ja myślę, że recepta jest taka. Słyszałem kiedyś takie powiedzenie, że najkrótsza droga jest najdłuższą drogą. Czyli Czy chodzenie na skróty się nie opłaca? nie opłaca się. Absolutnie. Ja przerobiłem chodzenie na skróty i kosztowało mnie to sporo lat. I sporo lat i wiele pieniędzy, więc nie polecam tego. Jeżeli ktoś chce założyć firmę, niech poświęci trochę czasu na to, żeby zobaczyć, w jaki sposób firma powinna funkcjonować. Nawet taka prosta rzecz jak budżetowanie. Mało kto z przedsiębiorców zaczynających myśli o budżetowaniu, nie? Co to jest, prawda? A to jest taka podstawowa rzecz, żeby wiedzieć, czy ten nasz biznes się opłaca. Ja myślę, że jest w tej chwili wiele osób, od których można tej wiedzy już pozyskać, bo nie wiem, zaczynając lat 20, ciężko było taką wiedzę zdobyć. Ale Dzisiaj. zaraz, czy ty tam mówisz przez to, nie idźcie moim tropem, bo ja dobrze rozumiem. Robert Kozicki mówi, poszedłem na skróty, nie budżetowałem, wyróbcie inaczej, czy wręcz przeciwnie? Czy mówisz, słuchajcie, właśnie ja to wszystko zrobiłem, idźcie moim tropem? Bo tak próbuję to odnieść, co mówisz, do twojego przykładu. No to Znaczy, jakby przykład najlepszym przekaźnikiem jest. ja proponuję, nie wiem, czy młodym ludziom, a nawet jeżeli ktoś pracuje w korporacji, tak? Ludzie w korporacjach mają bardzo dużo doświadczeń w tej pracy, w której są, natomiast często to jest własna działalność, to jest zupełnie inna rzecz. Jeżeli się okaże, że musimy zarobić na podstawowe rzeczy w utrzymaniu firmy i ta rzeczywistość może się okazać trochę inna niż w korporacji, w której mieliśmy, powiedzmy, wypłatę, tak? I ona nam zawsze przychodziła, to tutaj musimy zapracować na to, czyli musimy dać komuś jakąś wartość, żeby te pieniądze do nas trafiły. Więc ja myślę, że to trzeba podejść do pewnych rzeczy spokojnie, można badać rynek, nie rzucać się na wielką wodę. Ja, no nie wiem, prosty przykład. Zdarzyło mi się wyprodukować jakieś rzeczy. Stojaki do choinek, tak? Te stojaki sprzedawałem później przez 2 lata. Gdybym miał na nich zarobić, to bym nie zarobił, tak? Więc jeżeli ja dzisiaj będę chciał zrobić stojaki, to ja najpierw znajdę nabywców i dopiero je wyprodukuję. Czyli ty się nauczyłeś tak naprawdę na własnej skórze tego, co tam w innym odcinku Olek Prybuło Teorii Ograniczeń mówił o tym, że no tak naprawdę skuteczna przedsiębiorczość polega na tym, że
organizujesz sprzedaż i podporządkowujesz produkcję sprzedaży. I ty mówisz dokładnie to samo swoimi słowami. Naprodukowałem stojaków pod choinki, cholera, najeździłem się, próbowałem to sprzedać, poszło lub nie poszło. Gdybym to miał powtórzyć, to bym pierwsze objechał świat, pozbierałbym zamówienia i potem bym wyprodukował. Czyli rozumiem taki wzorcowy przykład tego, co Olek czy inni rekomendują w teorii ograniczeń. Tak, zacznijmy od sprzedaży i podporządkujmy produkcję. Czyli rozumiem, że poza książkami, BNI-em, jakimiś konferencjami, to tak naprawdę to twoim głównym uniwersytetem jest twoje własne doświadczenie. Zdecydowanie tak. Zdecydowanie. No to po co jeździłeś na te śniadania biznesowe? Po co te polskie czy amerykańskie książki na twojej półce? Co to daje w prowadzeniu firmy? Znaczy, powiem, co daje. To już samo to, że spotykamy różnych ludzi, tak? Zdobywamy doświadczenia, jakąś wiedzę, z którą ci ludzie ze mną się dzielili. Ja zdarza mi się bardzo często wykorzystywać to, co usłyszę od innych osób, tak? Gdzie pewne rzeczy im nie szły i później oni odkrywają, na przykład ktoś odkrywa, dlaczego pewne rzeczy nie idą, tak? Jak człowiek ma tą wiedzę, którą gdzieś usłyszy od kogoś, to się zastanowi, czy warto w to wchodzić, czy nie. Więc nie, ja myślę, że należy szukać, należy się kształcić, należy pozyskiwać wiedzę, żeby móc realizować siebie w tym świecie takim biznesowym, który nie jest takim łatwym światem, który też jest obarczony różnymi przepisami, podatkami. Ja dzisiaj patrząc na to, jak wyglądało moje życie na przykład 10 lat temu, i tą wiedzę, którą posiadam, tak, w jaki sposób należy podchodzić do wielu rzeczy, jak realizować, to wiem, ilu rzeczy nie wiedziałem. Wtedy może mi się wydawało wszystko prostsze, dzisiaj może to takie proste nie jest, ale jeżeli decydujemy się już na to, żeby wchodzić w jakiś interes, powiedzmy, to w momencie, kiedy na to się już decydujemy, to ryzyko jest takie niewielkie, tak? A kiedyś było duże ryzyko, ale ja nie miałam o tym świadomości. Jak żeśmy dzisiaj jechali rowerami, to mówiłeś o Covey'u. Mówiłeś, że po raz kolejny sięgnąłeś po 7 nawyków Covey'a. To nie jest książka o prowadzeniu firmy, nie? Czy jest? To jest. Znaczy, ja firmę identyfikuję z własnym życiem. Jeżeli 7 nawyków Covey'a traktuję o życiu codziennym, o tym, jak żyć, jak sobie radzić w tym życiu, to tak samo dotyczy się do firmy. Jeżeli nie będzie systematyczności, jeżeli nie będzie takiego poukładanego podejścia, że musimy coś zrobić, że musimy wychodzić naprzeciw, że musimy być proaktywni, tak? To nie możemy się spodziewać, że coś nam samo przyjdzie. Tak? Więc Covey jest bardzo, bardzo dobrym przykładem tego, czy może nie przykładem, a nauką, jak należy tą firmę prowadzić. Co takiego konkretnego, gdybyśmy tak mieli konkret złapać z Covey'a, przydaje ci się do robienia twojego biznesu? Proaktywność, czyli wychodzenie z inicjatywą, tak? Nie czekanie na to, że samo coś przyjdzie. To jest jak gdyby jedna rzecz. Druga rzecz, systematyczność. Jeżeli mam każdego piątku czy soboty ułożyć sobie plan na następny tydzień, to ja to robię. Robię to już od długiego czasu i to na pewno powoduje, że to wszystko, co się dzieje w firmie, układa się w taki sposób, że robi się pewna przewidywalność. I też jest taki spokój na pokładzie, tak? Jeżeli wszyscy wiedzą, że okej, jest praca, jest materiał, wiemy, co mamy robić, mamy zrobione jakieś dokumentacje, no to wtedy robi się spokój. Jeżeli tych rzeczy będzie brakowało, to zaczyna się niepokój, tak? Covey spisał 7 nawyków. Nawyk po nawyku, jak wykuwać dobre nawyki, żeby być skutecznym. Jak dochodzimy do końca książki, jest tam epilog i Covey pisze, no bo wiecie, no moim zdaniem to wszystko jest prawa naturalnego, a to prawo naturalne dał nam Bóg. Bung. No to te 7 nawyków są nawyki, jak poukładać sobie tydzień i kalendarz, czy jak Boga odnaleźć? Jak odnaleźć Boga?
Jak żyć z Bogiem? Jak żyć z Bogiem? Bóg dał nam jeszcze 10 przykazań, tak? I ja czasami sobie myślę o tych różnych przepisach, które są, które ograniczają albo każą nam żyć. Ja myślę, że mamy 10 takich podstawowych, jak z nimi będziemy dobrze żyli, to te wszystkie przepisy, które są, nie będziemy też ich łamać, tak? Więc ja uważam, że należy żyć i myśleć o tym, że nad nami jest ten Pan Bóg i On z nami żyje i nie odwracać się od tego. Znajomy dziennikarz Mikołaj Fox taką audycję zrobił w Polskim Radiu, którą zatytułował "Czy wiara pomaga zarabiać pieniądze?". Zaprosił mnie, zaprosił jeszcze Marcina Kwiecińskiego. No i mieliśmy się dzielić tym, czy wiara pomaga zarabiać pieniądze. Gdybyś ty był w tej audycji, gdyby Mikołaj ciebie zapytał, Robercie, czy wiara pomaga zarabiać pieniądze, co byś powiedział? Ja mogę powiedzieć tak, jeżeli ja bym nie miał wiary, to byśmy dzisiaj tutaj nie siedzieli, nie rozmawiali o biznesie, bo by mnie w tym biznesie nie było. Uwierz mi, ja jeszcze do niedawna miałem bardzo takie ciężkie przeżycia związane z firmą, ale mam cały czas wiarę. I dzięki tej wierze ja zaczynam widzieć owoce. Tak? Jeżeli był moment, kiedy nie miałem wiary, robiłem rzeczy po swojemu, tylko po swojemu, to mogę powiedzieć, że nic nie wychodziło tak, jak powinno. Dzisiaj dzieją się rzeczy takie, o których ja bym sobie nawet nie marzył, że mogą się dziać. Ja poznaję ciekawych ludzi, którzy dzięki którym mam zlecenia, fajne zlecenia. To są ludzie, którzy mają też swoje wymagania, ale o takich ludziach zawsze marzyłem. Ty, tak? Ty pracujesz, nie wiem, czy możemy nazwisk używać, ale ty pracujesz z jednymi tutaj z największych przedsiębiorców w Polsce, tak? Tak jest. To naprawdę sprawia też przyjemność, no bo jeżeli myślę o kimś, kogo kiedyś chciałem poznać, a dzisiaj mogę z taką osobą, czy mogę dla takiej osoby pracować, tak? Mogę podnieść telefon, zadzwonić, porozmawiać, no to dla mnie to jest taka rzecz, że no jak można powiedzieć, że bez wiary może coś się dziać. Jasne. Czyli można powiedzieć, że częścią tajemnicy, twojej tajemnicy prowadzenia firmy, no to jest też uporządkowanie spraw duchowych. Bo z jednej strony mówiliście o uporządkowaniu tych spraw wiedzowych, o spraw z tymi nawykami, z proaktywnością, no żeśmy tak miękko przeszli do tego epilogu kowajowego, czyli do spraw wiary, no się okazuje, że tu jest jakby kolejny wymiar skuteczności w biznesie. Nie wiem, czy to w ogóle można tak powiedzieć, że Bóg jest elementem skuteczności w biznesie, no ale to jakoś by to trzeba pogodzić jedno z drugim. Ja myślę tak, jeżeli są przeróżne książki z dziedziny biznesu, zarządzania, to jest wszystko fajne. I tylko to jest takie trochę płytkie i to może gdzieś przechodzić i różnie z tym może być. I według mnie, według mojej oceny, jeżeli we wszystkich tych rzeczach, w mianowniku pojawi się Bóg, to będzie wszystko tak, jak powinno być. Ale to wiesz, to co mówisz, to jest takie bliskie poradnikom dla przedsiębiorców gdzieś z oceanu. Nie wiem, John Maxwell, który pisze książki o przywództwie, on zdaje się nawet pastorem chyba jest z tego, co kojarzę. Blanchard też tam o przywództwie, w którymś momencie Blanchard napisał książkę w ogóle o Jezusie jako o przywódcy. To jakie, powiedzmy, flagowe nazwiska takich poradników czy autorów biznesowych z oceanu, się okazuje, że oni gdzieś w tym mianowniku Pana Boga umieszczają. W Polsce jak zaczynamy rozmawiać, tak, no to my się znamy, z jednych czy drugich rekolekcji, możemy o tym rozmawiać, ale tak, gdy się spotkamy gdzieś tam na jakiejś kolacji biznesowej, czy gdzieś tam w pociągu innego przedsiębiorcy, to jest, mi się wydaje, że jakaś taka u nas mniejsza taka gdzieś otwartość ustawiania tego mianownika, no niż, można powiedzieć, o tych no, płytkich, mi się wydaje, kulturowo, płytszych od Polaków, Amerykanów. Nie ma tutaj jakiegoś takiego, czegoś dziwacznego z tym podejściem do wiary w biznesie w Polsce? Ja mogę powiedzieć tak, że ja coraz częściej spotykam ludzi, którzy pracują w biznesie, dla których Bóg jest rzeczą jak gdyby podstawową i fundamentalną. To może jest też kwestia jak gdyby skupienia się na właśnie takich osobach. I ja kiedyś ich nie widziałem, ale sam może nie patrzyłem w tą stronę. Teraz, kiedy patrzę w tą stronę, gdzie chcę tego Boga zobaczyć, spotykam przedsiębiorców. I to przedsiębiorców
naprawdę takich dużych przedsiębiorców, którzy identyfikują się z Bogiem i głośno o tym mówią. Oni się tego, nie wiem, nie boją, nie wstydzą. Dla nich wartości chrześcijańskie są taką podstawową rzeczą. I okazuje się, że można prowadzić firmy, duże firmy i z takimi właśnie wartościami. Wszystkie powiedzenie, jak trwoga, to do Boga. No i tak spokojnie mógł powiedzieć, no tak, na pewno ci przedsiębiorcy, którym gdzieś tam strach zajrzał w oczy, no to się odwołali do Boga, ale ci, co odnoszą sukcesy, co są gdzieś tam na tych wysokich lotach biznesowych, to prawdopodobnie polegają na sobie i nie potrzebują Pana Boga. Czy to faktycznie tak jest, że to tylko jak trwoga, to do Pana Boga, czy też jak jest chwała, to też jest chwała Panu? Powiedzenie jest słuszne, tak? Że, no bo wtedy łatwo jest szukać pomocy. Tak? No to wiadomo, że szukamy pomocy, ale ludzie, którzy wierzą, którzy świadczą też swoim życiem, oni też oddają chwałę. Tak? Oni będą zawsze, czyli czy będzie dobrze, czy będzie źle, bo to, jak nasz biznes będzie się prowadził, czy on będzie w fazie wzrostu, czy upadku, my, czy osoby, które wierzą, one będą zawsze będą przy Panu Bogu. Jeżeli tak ma być, no to znaczy, że tak ma być. Bo po kilku latach czasami może się okazać, że może jakiś biznes musiał upaść, żebyśmy się znaleźli w innym miejscu. I okazuje się, że jest dobrze, tak? Więc jestem przekonany, że naprawdę, że te osoby, które wierzą, one będą zawsze wierzyły. Jasne. Oderwijmy się, albo może zejdźmy niżej na taki poziom pasa startowego z tych wyższych tematów. Współpraca, networking. Wspomnieliśmy o tym, że uczestniczyłeś w spotkaniach networkingowych. To z jednej strony jest taki nurt, a z drugiej strony często się mówi, a bo Polacy nie umieją sobie współpracować, a bo tu w Polsce to jak możesz do dwóch liczyć, to liczy na siebie. Jakie jest Twoje doświadczenie współpracy, wspierania się, zaufania między przedsiębiorcami? Moje doświadczenie, ono jest przeróżne, bo był też czas taki, kiedy ja miałem problem, żeby gdzieś w ogóle nawiązać jakąś współpracę, kontakty i tak dalej. Więc niełatwo jest znaleźć grupę, w której możemy jak gdyby zaistnieć, tak? To jest tak jak gdyby jedna rzecz. Często są grupy przedsiębiorców, które zamykają się w takich szczelnych akwenach i nie chcą nikogo przyjąć. Natomiast ja myślę, że to akurat nikomu nie sprzyja i nawet patrząc na takie społeczności lokalne, jak żyjemy tutaj, to jeżeli my jako przedsiębiorcy nie będziemy się wspierać, no to nie możemy liczyć na to, że będzie się, nie wiem, czy nasza miejscowość, czy nasz region rozwijał. To jest takie wszystko dla... Ale mówiłeś tak, że kiedyś to tak jakoś czułeś taką czy barierę, czy gdzieś tam, że trudno się było przebić. Teraz jak widzę, jak już, nie wiem, tutaj szli przez miasteczko, nie, to ten ci się kłania, tamten, rozmawiacie, mówisz, że jakoś tutaj jest to wsparcie. Na czym to wsparcie się przekłada tak konkretnie, jeśli chodzi o robienie interesów? Pomagacie sobie, czy nawzajem sobie zlecenia dajecie, sobie klientów podpowiadacie, czy... Tak jest. No, często jest tak nawet, że rozmawiając chociażby przy kawie, tak? Pojawiają się tematy, że czasami trzeba komuś pomóc, tak? Że ktoś szuka, nie wie, w jaki sposób gdzieś tam dotrzeć, tak? Albo my czegoś szukamy i ktoś nam może, że tak powiem, polecić jeden drugą osobę. I to jest taka bardzo fajna idea, ale trzeba też nad nią pracować, bo wiele osób jest takich trochę zachowawczych, boi się, że nie wiem, ich interes będzie zagrożony, tak? Że to co jest, to jest tylko dla nich. Nie? Ale naprawdę to jest podstawa tego, żebyśmy się w ogóle rozwijali. To... Że współpraca, tak? Współpraca. Jest podstawa tego, żebyśmy się rozwijali. Tak jest, no bo jeżeli będziemy myśleli w kategorii takiej, że dla wszystkich
wszystkiego starczy, no to naprawdę będzie nam się o wiele, wiele łatwiej i lepiej żyło. No bo jeżeli ktoś myśli, że tylko dla niego, no to nie jest dobrze. Masz dorosłą córkę, też mam dorosłą córkę, mamy też nastoletnie dzieci, to jak sobie pomyślimy, gdzie chcielibyśmy, żeby one poszły? No sobie pójdą, bo gdzie same będą chciały, tak? Ale co myślisz, kurczę, byłoby fajnie, gdyby moje dzieci też były przedsiębiorcami, prowadziły firmy, czy byłoby fajnie, żeby jednak znalazły sobie gdzieś tam bezpieczeństwo w korporacji, czy w jakiejś firmie na etacie, czy jeszcze jakoś inaczej, to jaka jest twoja myśl? Tak, przerobiłeś na własnym karku masę doświadczeń biznesowych, czyli wiesz, o czym mówisz, chodzi o przedsiębiorczość. Jak miałbyś się tak podzielić, nawet nie ze swoimi dziećmi, bo to nasze dzieci nas nie chcą słuchać, ale raczej z tymi cudzymi dziećmi, tymi studentami, z tą młodzieżą, która gdzieś nas słucha i ogląda, to co byś powiedział? Powiedziałbyś, słuchajcie, zakładajcie własne firmy, czy szukajcie bezpiecznego etatu? Wiesz, ja myślę, że młodzi ludzie jest, załóżmy, że jest dużo studentów, na przykład, więc ja myśląc o swoich dzieciach, ja mógłbym powiedzieć, że myślę tak, no fajnie by było, żeby jednak znalazły taki kierunek, który będzie się identyfikował z ich zainteresowaniami. Nie z moimi, tylko z ich. No tak. To jest jak gdyby jedna rzecz. Druga rzecz, jeżeli mamy szkołę, fajnie jest, będąc młodą osobą, popracować w różnych miejscach. I fajnie jest popracować w dużej korporacji, żeby zobaczyć, jak działa duża maszyna, popracować też w mniejszej firmie, bo to są wszędzie doświadczenia. I nie starać się myśleć, że od razu musimy znaleźć pracę, że to będzie do końca życia. Nie. Młodzi ludzie, fajnie by było, żeby oni troszeczkę poszukali w różnych miejscach, może w różnych miastach. Jest okazja wtedy w takim młodym wieku zobaczyć, czy nie, taka jakaś miejscowość, klimat, czy to jest coś, co będzie mi pasowało, tak? Znaczy mówić, żeby popróbować jedzenia chleba z różnych pieców, zobaczyć, które jest najbardziej mój i wtedy dopiero po jakimś czasie zdecydować, czy idę w ścieżkę A, B czy C. Tak jest, dokładnie tak. I nie wiem, będąc studentem, kurczę, idźmy do pracy, do każdej pracy, która może być fajna. No, są różne prace, nie wiem, sezonowe, w różnych branżach. Warto pójść, zobaczyć, poznać. Znaczy może... Ja nawet po sobie wiem, że każdą rzecz, którą w życiu robiłem, ona wcześniej czy później przynosi taką korzyść, że wow, wiem jak to wygląda, tak? Więc to jest naprawdę czas, żeby się rozwijać, poznawać ludzi, klimaty pracy, różnych szefów, różne sposoby i style zarządzania. No bo jak wejdziemy tylko w jedną maszynkę, to później faktycznie może być, że po iluś latach wypalimy się i tak człowiek jest niepewny tego, co z nim będzie, tak? A jeżeli mamy pewne doświadczenia, wow, no to tak, nic się złego nie dzieje, jak nie tu, to w innym miejscu. A tak, uniknąłeś odpowiedzi. Ja pytałem, czy zakładać własną firmę, czy iść do korporacji, a ty mówisz, próbować wszystkiego. Czy zakładać? Z tym zakładanie firmy, to powiem tak, ktoś musi czuć wewnętrzną potrzebę, tak? Dlaczego chce założyć tą firmę i czy ona będzie spełniała jego jakieś takie oczekiwania, tak? Bo jeżeli... Może ty odbierzesz ten telefon w końcu? Nie, ja bym zachęcał, jeżeli ktoś chciałby założyć firmę, to niech zakłada, niech się nie boi. To nie jest nic strasznego. Zawsze jest na początku sporo pytań i to jest normalna rzecz, no bo jak czegoś nie zasmakowaliśmy, nie sprawdziliśmy, nie wiemy. Ale jeżeli ktoś chce, niech spróbuje. Jeżeli ktoś... Ale musi lubić ryzyko, bo sam mówiłeś, że to nie jest sytuacja, gdzie masz regularne pieniądze, gdzie masz etat. Tak jest. Osoba, która zakłada firmę, musi być gotowa wypłynąć na głębie i być gotowa na to, że raz będzie nad wodą, a raz pod wodą. Tak jest, ale w tym wszystkim... Raz, że ryzyko zawsze występuje przy własnej działalności. Jest jeszcze pytanie takie, czy startujemy jako osoba młoda, czy osoba, która już pracuje gdzieś na etacie, bo jeżeli pracuje na etacie, no to ja bym polecał, żeby nie rzucać może etatu już i teraz, tylko sobie popróbować różne sposoby pracy po godzinach i zobaczyć, jeżeli nas to wciąga, jeżeli to jest fajne, to wtedy
Idźmy, idźmy bezwarunkowo na swoje i wtedy będziemy i my się realizowali i dawali wartość innym No osobom. tak, w innej rozmowie przy kawie rozmawiałem z Arkiem Wilkiem, który przez chyba 20 lat pracował w korporacji. Ja go pytałem, jak to było między wyjściem z korporacji, a taką sytuacją, że on działa na swoim. I on mówi, że na początku to miał dużo wątpliwości. To on tak nie wiedział, nie, czy chce wrócić do jakiejś innej korporacji, czy coś własnego prowadzić. No ale z racji tego, że już był koło 40, miał jakieś oszczędności, mógł sobie pozwolić na to eksperymentowanie. Także tu jest, powiedzmy, z jednej strony taka trochę przewaga tych, którzy już pracowali kilkanaście lat gdzieś na etacie, może sobie coś odłożyli, no i sobie albo zakładają tą działalność, jak już wyszli, albo tak jak mówisz, w trakcie pracy coś innego sobie robią. Młodzi ludzie z jednej strony mają dużo trudniej, tak, bo nie mają niczego, tak, nie mają żadnych tam, nie wiem, pewno oszczędności czy tego bezpieczeństwa, ale z drugiej strony mają też mniej do stracenia, bo zwykle nie mają jeszcze rodziny, nie mają jakichś zobowiązań, prawda? W związku z tym, jeżeli nawet w tym wieku 24-25 lat założą, zobaczą, że to nie jest ich bajka i się z tego wycofają, to straty prawdopodobnie będą mniejsze niż w przypadku 40-latka. Tak jest. No i może, żeby też pamiętać o tym, żeby zakładając taką działalność, nie robić sobie dużych zobowiązań, tak? No bo jeżeli Czyli nie zaczynać od tworzenia sobie kosztów, tak tak? jest, no bo jeżeli my będziemy chcieli samochód, jakieś wyposażenie, które nie jest adekwatne w tym momencie do prowadzenia naszej działalności, no to może być bolesne, bo Tak, bo po. potem zasuwasz, żeby spłacić swoje Tak koszty, jest, zamiast żeby biznes a nawet może rozwijać. się okazać, że po roku czasu samochód, który wzięliśmy w leasing, już nie jest naszym samochodem, bo wrócił do firmy leasingowej i wtedy jest smutek i patrzymy, ile my na tym wszystkim straciliśmy, Czyli więc. mówisz, że jak wchodzić w działalność firmy, to nie myśleć o firmie jako o tym, jakich sobie tam nakupię różnych dóbr, tylko jako o pomyśle do realizacji i starać się jak najmniej wrzucać sobie bagażu takich obciążeń. No bo tak, no zamiast kupować samochód, można leżeć taksówką, tak? Zamiast kupować kserokopiarkę, można pójść do punktu ksero i tak dalej, prawda? Dokładnie, dokładnie tak. I są pewne podstawowe rzeczy, które gdzieś tam przy prowadzeniu działalności zapewne będą w każdym miejscu potrzebne, tak? Więc dla jednej osoby będzie to laptop, dla kogoś innego będzie to wiertarka, ale zróbmy to z głową, bo czasami można skorzystać z czyjegoś komputera, jeżeli musimy coś poważnego zrobić, tak? Tak samo nie musimy kupować jakiegoś porządnego młota do kucia, bo możemy pójść do wypożyczalni i go na dzień czy pięć wypożyczyć. Czyli wracamy do Twojej opowieści tak naprawdę do stojaków choinkowych, tak? Że zamiast naprodukować stojaków i je sprzedawać, to znaleźć rynek i potem produkować. Tak samo, zamiast się wyposażyć jakimiś narzędziami, komputerami, samochodami, to pierwsze zobaczmy, na co jest branie, tak? W jakich usługach, w jakich produktach możemy zarabiać, a potem ewentualnie, jak się okaże, że mamy dużo roboty z wierceniem dziur, kupujemy wiertarkę. Czy jak mamy dużo roboty do robienia stron internetowych, kupujemy laptopa, ale nie odwrotnie. Kupujemy wiertarkę, laptop, samochód, Bóg wie co jeszcze i mówimy, zobaczymy, na co będzie branie. Brania może nie ma, ale koszty są. No dokładnie, dokładnie tak. Czyli tutaj taka mądrość, że jak zakładasz firmę, to nie zaczynaj od tworzenia sobie góry Kosztów. kosztów, bo po prostu te koszty będą tak naprawdę twoim motywem przewodnim, zamiast tym, co powinno być, czyli sens realizowania swojego pomysłu. Co jeszcze byś chciał powiedzieć, może skomentować, a może coś ode mnie wyciągnąć? Znaczy, jeszcze może z tą działalnością. Jeżeli ktoś już się zdecyduje na prowadzenie działalności, to ja bym zalecał wytrwałość, żeby nie było tak, że nie wiem, po 3 miesiącach albo po jakimś tam czasie mówimy, nie, to nie idzie. No bo biznes na swoim zazwyczaj jest taki, że on nie idzie cały czas we wzroście, tylko raz jest wyżej, raz jest niżej, Ale raz. jak wyczuć ten moment? Czy to ma być 3 lata, czy 30 lat, kiedy mamy być wytrwali? Gdzie to jest? Bo to 3 miesiące Znaczy, się zgadzam, że to za krótko, nie? tak jest, Ale jak ten ale. człowiek, wiesz, ma 24 lata, zakłada firmę i tam za 3 miesiące mówi: tato, mamo, ja nie wiem, czy tego nie pozamykać, bo chyba mi nie idzie, no to tak sobie patrzysz z boku, mówisz, to chyba za wcześnie. Ale jak to powie za 2 lata, 3, za 5 lat, gdzie jest ta granica, kiedy sobie powiedzieć: nie idzie mi, albo idzie? I tu by warto było zrobić sobie takie punkty, kiedy robimy sprawdzian, tak? Jeżeli może to być rok, dwa, trzy, ale nie miesiąc czy trzy, tak?
Robisz tak samo w swoim zaawansowanym biznesie, bo to radzisz młodemu człowiekowi, który zaczyna biznes, ale z twojej perspektywy już wielu lat w biznesie, też masz tak, że sobie jakieś takie punkty stawiasz i mówisz, no to jest ten punkt, w nim będę sprawdzał? W tej chwili tak. W tej chwili tak, bo ja już nie mogłem brnąć z wieloma rzeczami jakby w nieskończoność. Ja też musiałem, będąc w różnych takich trudnych sytuacjach, postawić kreskę i powiedzieć, z tym jest koniec, tego już nie robimy. I w moim wypadku to się też wiązało z różnymi kosztami. Ale jeżeli to zostało odcięte, to nie generujesz nowych kosztów, tak? Więc to jest już taka sytuacja, w moim wypadku była gdzieś tam dosyć ciężka, ale przy pewnych rzeczach, które robię w tej chwili, to sytuacja jest taka, że powiedzmy mamy rok czasu na to, żeby zobaczyć, czy pewne rzeczy warto, żebyśmy robili, czy nie. Niektóre rzeczy, pokazuje się, że w naszym wypadku nawet w ciągu 3 miesięcy możemy weryfikować, czy dla nas jest warto w to wchodzić, czy nie. Jasne, jasne. Dobra. Czyli tutaj nauka taka, stawiać sobie te punkty kontrolne, przede wszystkim jak się zaczyna nową działalność, ale też jak jesteś doświadczonym przedsiębiorcą, też warto mieć te punkty, które ci odpowiadają, czy idziesz w tą stronę, czy w inną. Co jeszcze? Co jeszcze tak myśląc sobie, że mówimy i do twoich, do moich kolegów, do przedsiębiorców, ale też mówimy do młodych ludzi, do studentów, do absolwentów, którzy szukają pracy, ale też mówimy do ludzi, którzy siedzą w korporacjach i mówią, a może po drugiej stronie płotu ta trawa jest bardziej zielona. To co jeszcze byś przekazał ze może, swojego mazurskiego doświadczenia może, biznesowego? Może właśnie dobrze jest trochę porozmawiać z ludźmi, którzy ten biznes prowadzą, bo jeżeli my będziemy tylko na tej zasadzie, że słyszeliśmy, że jest tak, albo tak, bo ktoś opowiadał, no to niech opowie nam. Możemy zadać parę pytań, tak, bo później się okaże, że jeżeli my zadamy komuś parę pytań, nawet dlatego, to niby jest wszystko fajnie, dobrze, to przy takich dobrze postawionych pytaniach się okaże, że może nie do końca jest tak fajnie, różowo i może nas to czasami powstrzymać na tym, no nie wiem, ktoś mieszka w dużym mieście i sobie postanowi, że wyjedzie na wieś i będzie tam prowadził biznes. No ja nie wiem, czy to zawsze się uda, tak? Sama perspektywa, że będziemy żyli na wsi, no jest bardzo fajna, ale czy uda nam się prowadzić tam biznes, no to tego nie wiem. Tak, bo to w mieście z jednej strony jest tłok, ale w mieście są klienci. Na wsi jest świeże powietrze, czasami tego powietrza jest aż za dużo, bo klientów nie ma, tak? Także to tak, no ty jeździłeś stąd do Warszawy szukać klientów, prawda? Czyli z jednej strony jesteś w wymarzonym miejscu, gdzie ludzie mówią, no przyjedźmy tutaj na weekend, na wakacje, tak? O, gdyby tu mieszkać i prowadzić biznes, a ty stąd jeździłeś tam do tych smrodów wielkomiejskich, żeby tam szukać klientów, bo mi kurczę, tutaj tak naprawdę w którymś momencie było ciężko. Na szczęście karta się odwróciła, prawda? Teraz rozumiem to bardziej klienci z Warszawy do ciebie przyjeżdżają, prosząc o twoją pracę, a ty rozumiem, masz tutaj dość dużą sieć biznesu i klientów na miejscu. Tak jest. No to w tej chwili naprawdę się pozmieniało i ja nie mam nic przeciwko temu, żeby pojechać do Warszawy i tam też popracować, ale w już takich realiach, takich, które będą pasowały też do naszej firmy. Tak? Więc to... Jasne. Czyli tak konkludując, tak zbierając te wątki, o których mówiliśmy, tak mówiliśmy na początku o sensie, tak, no jaki jest sens prowadzenia firmy, a ty mówisz, no sens jest taki, że robisz po swojemu, tak, nie pracujesz na cudzych warunkach, tylko na własnych, mimo że obydwaj sobie zdajemy sprawę, że to na własnych warunkach to znaczy, że my sami podejmujemy decyzje, ale uwarunkowania są ciężkie, prawda, to nie jest tak, że szeroka preria przed nami, wybieramy kierunki, tak, ale to my decydujemy, prawda, jak popełniamy błędy, to na własne konto. Też mówiłeś o tym, że prowadząc działalność, ale też zakładając działalność, to stawiać sobie te takie kroki, takie kamienie, gdzie się człowiek będzie rozliczał. Mimo zabiegania, mimo że masz tej roboty nie mniej niż inni przedsiębiorcy, to znajdujesz czas na książki, na konferencje, na uczenie się. I mówisz, że z tego coś wynosisz, ale co ważniejsze, mówisz też, że znajdujesz czas dla Pana Boga, że znajdujesz też czas na to, żeby gdzieś ten kompas, który mamy, tutaj mówiąc językiem kowajowym, który nas gdzieś nakierunkowuje, żeby ten kompas był kompasem wskazującym w kierunku, który twoim zdaniem jest dla ciebie dobrym kierunkiem. Co jeszcze? Czy jeszcze jakiś wątek, jakąś myśl, którą powinniśmy jeszcze przekazać?
Ja to teraz tak jak o tym mówisz, wymieniłeś te parę rzeczy, o których należy pamiętać, to chyba ważną rzeczą jest to, żeby pamiętać, żeby w ogóle zachowywać równowagę, żeby w każdym aspekcie naszego życia starać się odnaleźć równowagę, bo jeżeli pójdziemy mocno w pracę, to może na przykład zdrowie nasze ucierpieć, tak? I ja nie mówię, że czasami trzeba pójść mocniej w pracę, ale w którymś momencie trzeba powiedzieć, dobra, stop, teraz musimy też jeszcze pomyśleć o naszym zdrowiu, tak? O tym, jak żyjemy, jak się żywimy, co robimy, tak? Więc tą równowagę trzeba starać się zachowywać. A tym bardziej, czym ktoś jest starszy, tym bardziej zaczyna to doceniać, tak? Że żeby móc jakoś tak. No nie wiem, czy spokojnie, ale jakoś tak z dystansem spoglądać na świat, to trzeba dbać o każdy aspekt naszego życia. Czyli co, czyli to, żeby mieć też życie poza biznesem, to z jednej strony daje dystans, daje oparcie i to koniec końców, rozumiem, wraca potem jako takie no, spokojniejszy, bardziej gdzieś uporządkowany biznes. No bo ja też myślę, że w biznesie poza ciężką pracą to też ważny jest dobry osąd sytuacji. No jak człowiek ma pewien dystans, jak jest w stanie spojrzeć z boku na to, co się dzieje, no to decyzje pewno będą lepsze. Może będzie mniej pochopnych decyzji, może będzie mniej decyzji, które będą błędne, a więcej decyzji, które będą dobre, tak? Czyli poza tym, że to jest jakby naturalne, że nas ciągnie do rodziny, do innych ludzi, to się okazuje, że koniec końców to też oddaje potem to zaangażowanie, rozumiem, w życie poza firmą, oddaje potem to firmie. Dokładnie. Dokładnie tak, więc to są powiązane rzeczy, tak? Powiązane rzeczy, jasne. Dzięki. Dzięki.